ponad 16 lat. Dowodziłem czajką i gopłem. No a teraz w cywilu i dywizją dalej jest mi bliski sercu. Cały czas współpracuję w jakiś sposób z dywizjonem. Chciałem wam przedstawić przyszłego dowódcę, tak, od 1 października dywizjonu, komandora porucznika Krzysztofa Rybaka. Też ponad 20 lat już prawie z dywizjonem, ponad 20 lat, od 90 roku. Z dywizjonem dowodził kilkoma okrętami. Jego największym sukcesem jest to, że w zeszłym roku był dowódcą natowskiego zespołu tarczy przeciwminowej SNMCM Group 1, tak? Wedle mojej skromnej opinii uważam, że marynarka wojenna nasza na chwilę obecną najwięcej zawdzięcza właśnie naszemu 13, powiedzmy naszemu 13 dywizjonowi. Dobrze, dobrze. My pływamy wszędzie. Ja sobie nie przypominam takiego miesiąca, takiego roku, żebyśmy nie brali udziału w operacjach oczyszczenia z min. No wyście wtedy jeździli na bojowo starami kontaktowymi, niekontaktowymi. My teraz wyciągamy to, co może wyście zostawili, albo oczywiście nie wiedzieli, że jest. To my to teraz jeszcze gdzieś tam zbieramy po różnych zakątkach świata i staramy się również wypełniać wszystkie wymogi, które nam narzuca Sojusz NATO. W tej chwili ORP Czajka jest na ćwiczeniu Northern Coast, łamane przez Danek. Jest to takie ćwiczenie organizowane przez duńską marynarkę wojenną, jedno z większych na Morzu Północnym. Również w tym ćwiczeniu uczestniczy ORP Flaming, który przez 3 miesiące będzie w stałym zespole obrony przeciwminowej tegoż zespołu natowskiego, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie bezpieczeństwa pływania. No, miny przy okazji różnych konfliktów są stawiane. Najtańsza mina kosztuje około 3000 funtów, 3000 euro, a sztuk może być na kilkanaście milionów dolarów, jeżeli oderwie okręt. I mówię o zablokowaniu portów, powiedzmy Rotterdam, Gdańsk, a może w przyszłości baza portu w Świnoujściu. Bardzo serdecznie was witam. Jak ktoś nie wie, jak się nazywam, to Tadek Wójcik, nie? Znacie mnie z tamtych lat. Niektórzy 70, niektórzy z forum. Na początek chciałbym, panie komandorze, jeżeli pan pozwoli, przedstawić kolegów. To jest nasz przywódca okrętu, pan Gierszczak Stefan, przez długi czas. To jest Włodek Wasek. Też z naszego dywizjonu, 17 Włodek, tak? 19. To jest Donat Turwo, nasz młodszy kolega zamysłowego. 620. Jurek Grudziński. Zwany Pimkiem popularnie. Witek Sigurski, zwany Tygrysem. Jurek przychodzi, kucharz nasz. Dobrze, że jest, bo będzie kto dzisiaj miał gotować, nie? Cichu Kowalewski, też. Bylecka, Rysiu Wstrzyniarz. Wiesiek Waszkiewicz. Tukan Chory. Cześć, panie. Jan Kowalski. Wsiadaj szybko, bo za duży. Zenek Barczewski. Zbysiu Łukasik. Syn, to jest syn Senka. Australia przed nami. Przyleciał kolega specjalny, Boguś Pokora, ikona naszej dwudziestki w naszych latach, bo on nie ma co ukrywać. Ale dzisiaj się już nie boi. Zdzichu Paterek, mój następca, później pisarz po mnie. Rysiek Ciuczek, też naszego rocznika. Jesiu Kartowski. Trochę młodszy. Troszkę młodszy. Stanisław Kiełczewski, 620. Chyba najmłodszy. Dobrze, wychowany. Pan się wydaje. Jeszcze pytamy kolegę z Niemiec. Kasprowiak jestem. Bogdan Kasprowiak. Ten, ja też ikona, ja się duszę. Popatrzcie się, teraz mam. Ja jeszcze bym chciał przedstawić komandora Mikołaja Ładowskiego Czajki, który obecnie... No właśnie, to za naszych czasów też. Także... Za naszych czasów. Obecnie fotoreporter i prowadzi portal na... Głos Gdyni. Głos Gdyni. No. Chcę nam zakomunikować, że pięciu nie żyje. Głos z tamtych czasów. Z tamtych czasów, wymienię wam teraz. Nie żyje Nosek Jasiu, bosman okrętowy. Nie żyje Maliszewski Zbyszek, dowódca działu 2-3. Nie żyje Boguś Milak, nasz sygnalista. Nie żyje Jurek Bąkowski. Andrzej Bąkowski. I kto ten jeszcze był? Jurek Hamerding. A, Jurek Hamerding. Chciałem jeszcze ja osobiście podziękować temu panu. Nie panu. Bo człowiek, który poświęcił
to, żebyśmy się tu dzisiaj spotkali, to było takie nasze wspólne zamierzenie. To wszystko przez tego Pana, że tu jesteśmy, w tym miejscu i na okrętach. Dziękuję Panu Komandorowi, że przyjął nas tutaj do siebie. I mam nadzieję, Panie Komandorze, że to nie ostatni raz. Ja jestem przekonany, że to jest, nie wiem, na pewno pierwsze w dywizjonie, a na pewno nie ostatnie. Chciałbym Panu, czy Państwo zapewnić, że jak Komandor Kielkowski czy Pan wystąpiliście do dowódcy flotyli trzeciej admirała Ziemiańskiego o możliwość takiego zorganizowania, nie ma żadnych problemów. Admirał Ziemiański jest bardzo przychylny takim spotkaniom, także, także tutaj nie ma żadnych problemów. Także... Historycznie wiemy, że tam jest tego bardzo dużo, to idzie w dziesiątki tysięcy, natomiast ile Rosjanie zdążyli wytrałować po wojnie, to tego oni nam nie mówią i my nie wiemy. Natomiast rocznie od 97 roku taka operacja rozminowywania jest tam prowadzona na tych wodach, powiedzmy bloku wschodniego, czy to jest cieśnina, to i bez strefy wejścia na Zatokę Ryską, czy Zatoka Fińska nad Estonią, i w ogóle cała Zatoka Fińska też była tak samo minowana, to rocznie około 50 do 90 min. 10-12 okrętów niszczycieli min, które tam operują, zawsze znajdują, niszczą, detonują i tym samym podnoszą to bezpieczeństwo. Z kolei 16 dowódcą tego okrętu. Od 9 stycznia 89 roku do 16 września 91 roku okrętem dowodził świętej pamięci admirał Karweta. Wtedy stopniu kapitan. W 87 roku na pokładzie Mewy był papież Jan Paweł II. Dowodził wtedy pan kapitan Czepkowski. To było przejście przez Sopot, na Motławę, do Gdańska. Łączyło się tutaj z rozbrojeniem okrętu całkowitym. Ja tego nie wiem, znam to z opowiadań starszych kolegów, że nie wiem, czy to było dzisiejsze ABW, czy Biuro Ochrony Rządu. Natomiast w 99 roku, od 99 do 2001 roku, te trzy okręty, tak jak powiedziałem, Flamin, Czajka i Mewa, zostały gruntownie zmodernizowane w stoczni marynarki wojennej. Tak jak już co po niektórzy z Panów zauważyli, że jest inna nadbudówka, że wejście było gdzie indziej. Nadbudówka całkowicie została ścięta, ta jest aluminiowa. Okręt dostał nową nadbudówkę, częściowo zmodernizowane inne wyposażenie, uzbrojenie i wykonuje teraz troszeczkę inne zadania. Środek ciężkości położony jest na poszukiwaniu za pomocą stacji hydrolokacyjnej. Została zamontowana stacja podpilowa, opuszczana. Gdzieś tam na dziobie też pokażę, została wycięta dziura po prostu w kadłubie i antena stacji jest opuszczana i podnoszona. I na tej coś takiego? To znaczy się, no to nie wyjeżdża do góry. No nie. To schodzi 3 metry w dół, taki to się nazywa UPO, taki duży pojemnik, zbiornik z wodą, w środku jest antena. Została jeszcze dołożona stacja hydrolokacyjna holowana za rufą i pojazd podwodny do identyfikacji już tych obiektów, które znajdziemy. I do podkładania ładunków wybuchowych, żeby te miny, które gdzieś tam jeszcze na dnie leżą, oczywiście zapalniki i tego typu rzeczy już, jeśli były na baterie, to już dawno się rozładowały, natomiast 200-300, a nawet i po 800 kilo, takie jeszcze ładunki wybuchowe leżą właśnie tam, gdzie mówiłem, Girbestrej, Zatoka Ryska i ten cały blok wschodni. I to jak najbardziej cały czas jeszcze stanowi zagrożenie dla odbywającego się tam ruchu, dla żeglugi tam. Tak jak mówiłem, pomieszczenie całkowicie nowe, nie było go przed modernizacją, powiększona nadbudówka i z racji tego, że wykonujemy nowe zadania, inne troszeczkę zadania, ten środek ciężkości jest przeniesiony na poszukiwanie min z użyciem również do ich niszczenia grupy nurków, minerów. To jest komora dekompresyjna, służy
do ratowania nurka, ponownej jego kompresji w przypadku takim, gdyby on nagle z jakiejś tam głębokości się wynurzył. Nurkowie, jeśli schodzą pod wodę na 10, 20, a nawet i 50 czy 80 metrów, potem bardzo powoli muszą się wynurzać, gdyż powietrze, którym oddychają, tam jest zupełnie inne ciśnienie i to, które krąży w naszym krwiobiegu, w tym momencie, kiedy oni by niekontrolowanie wynurzyli się z 50 metrów w ciągu jednej minuty na powierzchnię, te bąble się rozprężają, są coraz większe. Tych dwóch nurków się tam zmieści i z powrotem są sprężani ciśnieniem do takiej głębokości, z jakiej się nagle niekontrolowanie wynurzyli. I z powrotem są na 50 metrach. Wszystko prawie to samo. Przepraszam, że tak nie wciągnęło, ale te tu 22 MR, tylko jedna, a 23 MR. Takie teraz mamy działko, a to nazywam działko, to ciśnienie, to jest a część bezpiecznego ma... Ogólnie teraz są magazyny FKPW. No, tak? No, jak, no, stan morza 7-8. I wypadły? Nie wypadły, no ale... Mały włos. Słyszałem, jak mi rosną siwe włosy na brodzie, tak? Bo po tym, po modernizacji jest wprowadzone ograniczenie ze względu na wytrzymałość kadłuba tam w rejonie kotwic, jeśli chodzi o stan morza na Morzu Północnym, tak? Bo tam jest zupełnie inna fala. No, mówię, piątka, nie? Dokładnie. Wali, jak prawie jak martwa, nie? Dokładnie, tak. No tam... Tam jak tam dłuższa fala, głębsza fala, no, jest no, ograniczone wprowadzenie ograniczeń, wpadaliśmy dziobem. No było, no ciekawie było, no jest potem o czym będzie opowiadać. Zapraszam. Dobrze, to co, zacznę. To jest konsola stacji hydrolokacyjnej SHL-100, coś co patrzy przed dziób okrętu. To jest taka 60-stopniowa wiązka, możliwość obrotu lewo, prawo, lewo 90, dokolwiek to jest do 400 metrów. Także od 400 już zaczyna być widać miny kotwiczne, OS-ki. Ja też zaczynałem jako dowódca działu 5, tu na Mewie, ZDO byłem na Mewie, całą swoją służbę chwalebną w 13 dywizjonie, pełnię na Mewie. I mówię, no jak jeszcze, jak chodziliśmy sobie sprawdzali. Nie patrzycie się, tak?